Hej, moi drodzy, z tej strony Elir i witam w kontynuacji naszej przygody w Wolfenstein The Old Blood. Ostatnio przeszliśmy przez ten mostek, a teraz mam zamiar się wydostać stąd, tylko jeszcze nie wiem jak. A tu szczebelki są porozpieprzane. Co jest, zeskoczyłem tu i nie przejdę? Nie wrócę na ten? O. A nie, muszę tu chyba zeskoczyć, nie? Tak czy nie? Nie? O kurde, tu... A, tędy. Nie zauważyłem. Nie mam noży do rzucania, więc mogę śrutnąć tylko tym. Te horteny... Okej, czyli wprowadzili godzinę policyjną. Będziemy się musieli przekradać tutaj, widzę. Pytanie tylko, co wyślą na spotkanie ze mną. Jaki hippies. Wir Suppe. Nimm dich vor den Wölfen in Acht, Güte, Herr. Güte. I don't understand. Hä? Hörst du nicht das Schnacken ihrer Kiefer? Die Wölfe werden uns alle fressen. Dobra, daliśmy gościowi parę drobnych. A? A. Coś się pojawiło? Mogłem coś tu zrobić? No tak, z gnatem na pewno. Ich bringe sie zu Herrn Kessler. What's your name? Annette. What is yours? William J. Blazkowicz, U.S. Military. Do people call you that? Father used to call me Billy Boy. Billy Boy. Seltsamer Name für einen erwachsenen Mann. Some people just call me BJ. I like this better. You look like a BJ. Thanks, I suppose. Dobra, o, jest trochę... Żarełka. Zjedziemy sobie szybko. No niego szpyk zgodził się, będę tu zapisywać. Nic się nie dziwię, no się patroluje. Okolicy rozpadu. Jeden z nich zajrzał, ale chyba mnie nie zobaczył. Tęsknię za tobą. Przybyła grupa nazistów i ta hitlerowa Helga. Gdzieś się wybierają, przygotowują pojazdy. Helga wraz z armią opuściła miasto. Dokąd się udali? Przyszedł jakiś wielkolot z zamku ze strasznym psem. Herr Kessler kazał mi przestać szpiegować. Twierdzi, że to zbyt niebezpieczne, ludzie mogą mnie zobaczyć. Herr Kessler powiedział, że przybędą aliancy agenci. Musimy się przygotować, wracam do szpiegowania. Podziemne jezioro i dostałem się do lasu. Włożyłem podobnie do samochodu, krytego przy przecinkach, jak to dobrze znów poczuć słońce. No, proszę bardzo, dzień 69. O, tu coś jest. No, jest złoto, dobra. No, moment, tam było łóżeczko, O, moi drodzy, wracamy do naszego dziwnego snu. O.
Wracamy do naszego dziwnego snu. Tym razem jesteśmy gdzie indziej. Pieseł! O, tym razem jest trudniej. Tym razem są pieseły. Psie karma. Co jest tutaj? Naziol. Dobra. Gute Nacht. Takie pomieszczenie normalnie. O kurde. A jeszcze jakiś tam jest. Co to jest w ogóle, nie? Amunicja do karabinu szturmowego. Ci tutaj powieszeni. Ja pierdziu. No dobra. Ciekawe, czy dane nam będzie odstrzelić Hitlera. Mam nadzieję, że tak. Chociaż zobaczymy. Jakbym miał tak strzelać do każdego obrazu, który się tu pojawia z Hitlerem, to by mi chyba nie starczyło mi beczki z drogi. Ale mogę sobie strzelić jeszcze raz. Dobra, przede wszystkim interesuje nas w ogóle, co my tu mamy zrobić. Dobra, na razie obeszliśmy to naokoło i chyba nic tu ciekawego. Ojej! Ej, tu już jest trudniej. To już wygląda bardziej jak kwatera Hitlera. O, jest kluczyk. Pytanie teraz, gdzie są drzwi do tego kluczyka? Mamy kluczyk, znajdźmy drzwi. Tu? Byłem. Tu też chyba już musiałem być. Tak, tu były beczki. Tu są magiczne stoły. Tu są koledzy. Nie, to tu musimy się w ogóle wrócić. O, moment. Ammo się w sumie przyda. Pytanie teraz, gdzie ja mam iść? Stąd chyba przyszedłem. Tu był pieseł. Dobra, tu są srebrne płytki. Nie wiem, co to są te srebrne płytki, szczerze powiedziawszy. I do czego one służą. Jakaś forma znajdziek. Dobra, ale tak czy siak musimy się wrócić tutaj i tu poszukać. Przejścia, bo... O. Bo szukamy windy. Kluczek pasuje do drzwi z windą. Amunicja szturmowa. Amunicji szturmowej to nie ma co strzelać, bo oni są słabi. Niemniej jednak interesuje mnie. Do jakiegoś teraz więzienia trafiłem. O. Kościół. Teraz trafiłem do więzienia. Dobra, kolejne pomieszczenie. No co, zostaje nam po prostu ich szukać na zasadzie zwiedzania kolejnych pokoi. Mapy tutaj nie mam. A nie, mam, o kurde. Myślałem, że nie mam. Okej, leży. Kurde, przecież tu jest tyle tych pomieszczeń, że będę jeszcze z rok czasu tego szukał. O, tu jest jakaś studnia. Dobra, nadmiar energii. No, można zebrać, się przyda. Żarełko. Aha, ale pomieszczenia się zazębiają. Ten nawet do mnie nie strzelił. Nawet się nie odwrócił. Moi drodzy, ale problem polega na tym, że ja do cholery nie wiem, gdzie ja mam iść.
jest pełno beczek. Pomieszczenie z beczkami. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to są beczki. Kurde, i teraz muszę je wszystkie ominąć, żeby dojść do drzwi, okej. W porządku. Magii, szybki magii, szybki magii! Tu. Co tu jest? Naziol. O, dostałem. Skubany. Skubany do mnie strzelił. O. Dobra. Te naziolki też leżą. Mamy te srebrne płytki. Łóżka jakie, kurde. Nie no, bardzo fajny motyw. Bardzo fajny motyw z tą gierką. Tak troszeczkę przedłuża grę. W ogóle fajnie, że to jest jakby inny poziom gry. Z tym łóżkiem. Z drugiej strony można się troszeczkę rozerwać. Nie jest to jakoś przesadnie trudne, po prostu idziemy i strzelamy. Problemem jest tylko znalezienie tych drzwi. Odpowiednich. Oczywiście możemy zginąć i to nas po prostu jakby obudzi. Ten jakie ma oczy. Się po prostu obudzimy, tylko że nie zakończymy poziomu, a za zakończenie poziomu jest chyba... Oj. Za zakończenie poziomu jest achievement. Kurde. O, ale to są nasze drzwi, których szukaliśmy. Dobra, moi drodzy. Dużo ich tu było. Jeszcze kilku jest. A na tych to szkoda amunicji szturmowej. Tu mamy oczywiście srebrne płytki. Te srebrne płytki mogłyby prowadzić, nie wiem, do jakiejś zapadni, gdzie giniemy. To już by było... ze strony twórców naprawdę. Tak idziecie i nagle wam z sufitu spada coś na łeja. Okej, winda. Czas się obudzić. Jest jakiś achievement za to? Koszmar ucieczki, tak jest. A nawet mamy grafikę koncepcyjną. Świetna sprawa. Dobra, w każdym razie kontynuujemy naszą podróż do Kesslera. Das ist Herr BJ, Herr Kessler. Er wusste das Passwort. William J. Blaskowitz, U.S. Military. Coś mi się wydaje, że będziemy się tu bronić. Überprüf die Fenster und versteck dich dann unten in der Höhle. Ja, Herr Kessler. Tak, będziemy się bronić. Ale co się dzieje? I must get her downstairs. Dobra, może nie będę zbierał sobie. No spierdzielajcie, ja muszę zająć jeszcze dobrą pozycję do obrony. I syru! Ja muszę zająć dobrą pozycję do obrony. Dobra, tu jest pełno amunicji. Muszę zająć pozycję wyżej. O, to zająłem wyższą pozycję. Ten jak tu podlas? Kto cię tu prosił? Co, będziemy się bronić za stołem? Mamy dobrą pozycję.
do ogarnięcia całego pomieszczenia. Tu na koniec na pewno wejdzie jakieś cholerstwo wielkie, więc... On tam za tym stołem chyba koczuje cały czas, nie? No co, to wszystko? Halo? Gro? Halo? Ej, co jest? No, jak ja podszedłem do okna to oni wyleźli. Nie. Ja wolę, żebyście to wy do mnie wchodzili, bo ja was mogę tutaj kosić normalnie zaraz na wejściu. A nie muszę się tutaj bawić w jakieś bieganie od okna do okna. A raz w drzwiach was mogę... O kurde. No, biorąc pod uwagę, że masz tu cały zamek dookoła, to trochę tych nazistów będzie. Bardziej jeszcze kraje okupowane dostarczały Niemców. Znaczy nie, nazistów, którzy wstępowali. Legiony francuskie, włoskie, chociaż włoskie to naziści też. Znaczy faszyści. Ale Węgrowie, Rumuni. Polacy, też Volksdeutsche przecież. Trochę by się nazistów nazbierało. A, mogę się jeszcze schylić też. Nie wiedziałem, myślałem, że się mogę tylko wychylić. Ale widzę, schylić też się mogę. Dobra, ja ich tu mogę elegancko trzymać, dopóki mam amunicję. Dlatego postrzelamy sobie może trochę z tego. Przerzućmy sobie celownik na bok. Okular T9. Talberg... Werher. Wszystko pięknie, cacy. Na. Ale goście zamiast przychodzić, to się opieprzają. I to zdrowo. Dobra, to może ja zbiorę sobie trochę ammo w takim razie. No tak, jak ja wyszedłem z osłony, to oni postanowili właśnie wejść. No no ale nie wysadzajcie gospody z granatów, no. Panowie. Trochę kurde kultury. No, przeskakuj przez okno. Dobra, nie przeskoczysz. Ty też nie. Zostań na zewnątrz, tam jest zimno. Jeszcze się zgrzejesz w tej gospodzie. Aha. Dobra. Ja mówię, ja tu się mogę bronić, dopóki będę miał amunicję. Lub dopóki oni nie przyjdą naprawdę w dużych siłach i nie przyjdzie ten cholernik ciężki. A w piwnicy nie mniaszki. Dobra, tu był nadmiar. Tu jest apteka. Tu jest apteka, jest ulepszenie energii. O, tu była amunicja, to się mogłem bronić i bronić. Autentyk, mogłem się i bronić. Do bardzo długo w każdym razie. Nie wiem, czy jeszcze za dociągnięcie do iluś tam procent będzie bonus. Tu coś mogę wziąć, nie, tu ammo, tu. Tu jakaś pasztetowa, coś. Nope. Dobra, no weźmiemy sobie karabin szturmowy. Tak, na wszelki wypadek. Okej. Nazi są wszyscy mortwi. Możesz... Kamerykan! Nie mind. Cie.
Była światłem mojego życia. No, osiadł. W niej krzty zła. Aha, będę go musiał rozebrać z pancerza całego. No to może... Może niepotrzebnie... O-o. Dobra. Tylko, no, egzekucja! Dobra, pancerz z drugiej strony. Dużo psów ci nie zostało, chciałem cię poinformować. W niemiecką stal jestem zakuty. Hitlerinium. Okej. Not good, not good at all. Gdzie on jest? Greenim podrzucę. Muszę mu celować, kurde, w ten. W środek tutaj. W brzuszek. Twardy niemraszek. Jeszcze z dwoma karabinami obrotowymi popieprza. No już jest w ogóle. Hilfe. No tak właśnie myślałem. Are you okay, Blaskowicz? I'm fine. I'm sorry about your friend. Thanks. What was his name? Wesley. What about the girl? She's coming with us. I mean, what's her story? Rescued from a deportation convoy heading out of Wolfsburg. Family is gone. I'm all she has. Czyli miała zostać albo przewieziona do obozu, albo wysiedlona z tego miejsca w ogóle, więc... No, widzę, że tu pełno notatek leży. Niemieccy studenci. Które cechą niemieckich studentów? System edukacji systematycznie odwołuje przez moralną elitę. I co czynić? Czy mamy faszystowskiej partii przeprowadzić na wprost ku zagładzie? No, proszę bardzo, czyli ruch oporu jak najbardziej. List Sofii. Recepta na lek. Okej. Troja anarchistów. Cała druga zna śmierć za zdradę i zresztą na placach byli niebezpiecznych anarchistów szkalujących Führera. Lol. No dobra. W każdym razie tak mi się coś... Okej. My things. Here. Oh, thank you. So, where are we going, Kessler? To Wolfsburg.
That's where Helga will be, with the document folder. What's in Wolfsburg? Death, Agent Blaskowicz. Death. Welcher Tag ist heute? 17th of March. It's a Sunday. The day of Purim. Yeah. I made this gift for my friend and father's workshop here in Wolfsburg. It's Jewish tradition to give food on this day, but I wanted her to have something special. What is it? A cat. Her favorite animal. I was going to give it to her, but then the Nazis came. This is a city of secrets. Beset through history by death and destruction. And now Helga is poking a stick into its rotten guts with the morbid curiosity of a child. Was ist in der Tasche? Flugblätter. My wife used to spread flyers like these in Berlin. Nazi pigs put a rope around her neck for it. Wie schrecklich. Keine Sorge, Annette. Herr Blaskowicz kümmert sich um dich, wenn ich weg bin. Ich kann auf mich selbst aufpassen. No dobrze, moi drodzy. Zobaczymy, czy to jeszcze będą coś rozmawiać. Agent Blaskowicz, you're looking for OSA agent 2. I called ahead to say that you were coming. Agent 2 knows where Helga is. Good. So much death for a silly folder. If we don't find it, there'll be a whole lot more. Me and Annette will hide in here. I stole some radio devices from the Nazi pigs. We can use them to communicate. Take this, and then get out of the boat and help me push it under the jetty. Leg dich hin, meine Liebe. No dobrze, moi drodzy, to będzie pierwszy materiał, na którym wyrobię się w wyrobię się w 30 minutach nagrania. I co? I oczywiście, jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę i widzimy się następnym razem, kontynuując nasze przygody w Wolfenstein The Old Blood. Także, moi drodzy, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.